Właśnie jesteśmy we Wrocławiu na kąpielisku Morskie Oko i to właśnie tutaj nagrywamy trzeci odcinek Zgaduj Zgadulca. Tym razem pytamy ludzi o skojarzenia ze słowem Luang Prabang. Z czym wam się kojarzy słowo Luang Prabang? Takie pierwsze skojarzenie, myśl. Z Alibabą. Nie wiem, co to znaczy. A tak wiesz, z czym luźne jakieś myśli? Impreza. Impreza. No to chłopaki, z czym wam się kojarzy słowo Luang Prabang? Z bańkiem. Z czym? Z bańkiem. Z bańkiem? Bank. A z bańkiem? Wszystkim? Nie, jeszcze raz mogę słowo? Luang Prabang. Z lamą. Z lamą? Jakaś lama. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Dziewczyny, z czym wam się kojarzy słowo Luang Prabang? Mi no z bańkiem przede wszystkim, ale Luang z jakimś makaronem chińskim. A mi z liną. Lino. A tobie? No z jakimiś Chinami. No mi też, mi w sumie z jakimś władcą. Z władcą, tak. Z Wobang. A tobie? Luang kojarzy mi się tylko z jedną rzeczą, czyli... No? Czyli z onanizmem po prostu w tym momencie. Ojej, ale co? Luang Prabang. Luang. A Luang? Z jakiegoś ważne miejsce. Okej, okay. Dobra, a gdzie? Gdzie? Tokio? No nie, daleko. Generalnie Azja Południowo-Wschodnia, bardziej tamte rejony. A jak wam powiem, że to jest w Azji, to co byście obstawiali, jakby nie jakiś wiem? Murzyn. Murzyn w Azji, ale dobra, no niech będzie. Ale to jest coś, no, jakieś coś, coś, nazwisko może być. Miasto, jakieś dobrze. Święte, Luang Prabang, no. A co powiedziałeś wcześniej, bo mówiłeś, że jakieś kraje dwa i to miało sens? Kambodżę powiedziałam jeszcze. Nie, powiedziałeś Laos. Ty już nam podpowiedziałaś. Ja podpowiedziałam. Tak, powiedziałeś Laos. Luang Prabang. Co wam przychodzi do głowy? Bank. Okej. Okay. Oszczędności. Oszczędności, dobra. To opowiem tak, że to jest miejsce w Azji. To wow. Co byście obstawiali? Świątynie. Nie, no nie wiem. Jakaś restauracja. Dobra. Ja stoję na rzekę. Rzekę. Łaś Prabang. Ale jak Babank. Ja też od razu pomyślałem Babank. Suniu. O to dobra, pomyślałem Babank, to niech będzie Babank. Marek. Zieloni babank! Super, dobra. Tylko to mi wpadło do głowy, no babank od razu. Pięknie. No nie jest to ani babank, ani Alibaba, ale to jest miejsce w Azji. To jak myślicie, gdzie? Na miejscowości. Chodzi o Azję. To co byście obstawiali, jakbyście wiedzieli, że to jest Luang Prabang i Azja. To tak, kolejna myśl. I nie bank, ani ona. Góra. Dobra. A ty? Kulinaria, kuchnia. Ja pierdzielę. No. Coś wam się nasuwa? No cokolwiek, nie wiem. Co by to było? No klawiatura. To będzie jakaś siedziba. Siedziba w banku? Tak, tak. To będzie bank Azji. Tak. Bank Azji. Kata Olsena. Dobra, ale tak, dobrze, miejscowość powiedziałeś, to jest miasto, a jakbyście gdzie? W którym kraju? No, bo Azja to kontynent, a w państwie? Nie, no dobrze. A to jest następne pytanie? To już, poproszę, no nie żeby zestaw pytań. Dobra, to tu żeśmy się spalili, to ja wam dam 5 do wyboru, na przykład Indonezja, Chiny, Laos, Kambodża. Ale ja będę szczerował, bo dobra, Kambodża. Blisko, bo Laos, dobra. Laos. Miasto w Laosie. Pamiętajcie, że Luang Prabang to dawna stolica Laosu. Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i słynie przede wszystkim z wielkiego nocnego targu, porannego rytuału mnichów czy pięknych wodospadów, które znajdują się w pobliżu. Ciekawa jestem, jakie wy macie skojarzenia ze słowem Luang Prabang. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Tutaj możecie zobaczyć poprzedni odcinek, w którym pytałam ASR-owiczów, czym jest Borobudur. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Luang Prabang, zapraszam na mojego bloga, link w opisie na dole. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia wkrótce!